Damian, powiedz pokrótce, co się wydarzyło, bo było to tak szybko, że dziennikarze na sali nie zdążyli zaobserwować. No, witam wszystkich. No co, zmiana taktyki mi się wydaje. Boksowałem z nim 2 tygodnie temu na Litwie. Troszkę źle taktykę obrałem, przed 3 rundy, no męczyłem się trochę z nim. Tak goniłem go, coś tam poddawał, więcej trafiał. Troszkę taktykę zmieniłem, no i taki rezultat wyszedł. Przed walką mówiłeś właśnie, że to jest szczelny zawodnik. No a tu jednak się udało go rozszyfrować. No więc zmienię taktykę, otworzyłem go właśnie łapą, że on był szczelnie schowany. Był, pewnie się spodziewał, że będę bił na dół, bo w tamtej walce dużo na dół biłem. Troszkę biłem na dół, zaraz opuściłem łapę, no i weszło i się udało. Się udało, się wypracowało chyba? Się wypracowało. No. Prawie sierpowy był? To był prawy sierpowy, tak opuszczyłem, zaraz nałożyłem, za tą lewą ręką nałożyłem prawą rękę i doszło. No i tak jest jak planowałeś, czyli jest szybko i bez kontuzji. No, no i teraz ten sprawdzian turniej na Litwie? Nie, na Ustji nad Łabą. Ustji nad Łabą. Tak, tak, fajnie, że kolejny turniej, niedawno miałem jeden turniej, 3 walki stoczyłem, teraz nowy turniej, żeby jak najwięcej tych walk zrobić i Mistrzostwa Europy. To co rozmawialiśmy, te walki turniejowe robią robotę i powinny być jak najczęściej, krótko mówiąc. Tak, tak, no bo mówię, że trzymam ten swój limit wagowy, mam wagę w ten dzień co walczę i jednak czasami to zmęczenie przychodzi tam w drugiej, trzeciej walce. Ja teraz byłem na tym turnieju, dobrze się czułem, 3 walki, więc fajnie, że mogę się sprawdzić. Zapewne obserwowałeś zmianę limitów generalnie wagowych, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. Jak ty się do nich odnosisz, twoja kategoria wagowa i tak dalej? Ciężko mi powiedzieć. Jest właśnie tutaj 63,5 gdzieś tam jest, ale kurczę, może jak zejdę tam, to może mi jakby zabraknąć tego, co ja mam, tej tak jakby fantazji troszkę, tego cwaniactwa, więc jeszcze trzeba to omówić, ale boksowałem jakiś czas temu z Niemcem, właśnie 61 kilo, wygrałem z nim, a z tego, co ja wiem, był na mocnym turnieju, pokonał Gruzina ostatnio w ogóle, a ja z nim większych problemów nie miałem, więc wydaje mi się, że w 71 nawet będę trochę szybszy i fajniejszy, ale zobaczymy jeszcze muszę skonsultować z całym sztabem. Czyli myślicie z trenerem o tej kategorii docelowej wagowej? Tak, tak, cały czas ostatnio też były rozmowy, więc trzeba się określić, bo te Igrzyska Olimpijskie już są tuż. Chodziło, znaczy, przepraszam, kwalifikacje jeszcze szybciej. No właśnie, to ten kalendarz bardzo nam się skrócił. Wy mieliście troszkę taki poślizg ze względu na późno wybranie trenera kadry tak. I teraz musicie to nadrabiać. Tak, tak, no, ale fajnie się trenuje, fajnie z trenerem się dogadujemy. Chce się nadrabiać, więc nic tylko trenować. A co trener najbardziej zmienił? No ogólnie jest klimat, fajnie. Każdemu chce się, są te ciężkie treningi, ale się idzie na ten trening. Człowiek zmęczony, ale chce się iść. Bo wie, że to coś wyciągnie z tego, więc chodzi o tą atmosferę. Jest naprawdę jest świetna atmosfera. Trener tylko tak nie patrzy na siebie, pozwala innym trenerom jakby to prowadzić też treningi. Mamy od Szymona Bartnika, od motoryki, no to też coś innego, inne zmęczenie, inne te, więc jest super. Poprzedni trener, no, nie ukrywamy, był zwolennikiem reżimu takiego treningowego, no, stara radziecka szkoła, tu jest trochę więcej oddechu? Tak, jest też ciężko, ale ja mówię, że od każdego trenera coś wyciągnąłem. Ja wiem, że jak już teraz taki mieliśmy reżim, to teraz nic mnie zaskoczy. Jestem przygotowany na wszystko, więc też wszystkiego można coś wyciągnąć. Jak my rozmawiamy z Wojciechem Bartnikiem, no jest bardzo takim ciepłym, optymistycznym człowiekiem. Jako trener też jest taki, że wprowadza taką optymistyczną atmosferę? Tak, jest właśnie to, co się wszyscy dogadujemy. Panie, wiadomo, jak coś źle zrobimy, to trener też powie te błędy, wszystko, więc też właśnie jakby to tak z dwie strony działa. Gdy jest okej, to jest okej, ale gdy coś nie pasuje trenerowi, to on powie to otwarcie, szczerze, co nie pasuje mu i co mamy zmienić. Więc to też jest takie, że nie ma takiego totalnego luzu, więc trzeba się też tak jakby pilnować po prostu, nie? Były takie rozmowy, że skoro jest ostatnim polskim medalistą olimpijskim, to może przyniesie z którymś z was medal w Paryżu za 2 lata. No ja mam zamiar przełamać tą pasę po 3 latach, żeby zrobić ten medal. Właśnie, że zostać... mówiłeś, że w Tokio jedziesz po naukę, a następnie tylko znowu być swoje. W Tokio w głowie też miałem medal, nie oszukujmy się, też miałem medal, ale taki jest sport, to jest boks, więc no, nie zawsze się wygrywa. Coś wyciągnąłem z tego i jedziemy dalej. Zanim Paryż, to będą Mistrzostwa Europy i z jakimi nadziejami tam polecisz? Celuję finał. Finał, przynajmniej do finału dojść, być właśnie w tym finale. Zobaczymy, jak dalej będzie. Nie ma co dużo mówić, bo krowa co dużo muczy, mało mleka daje, więc ja się skupiam na robocie, zrobić swoje, dobrze wypaść i będzie okej. Okay. Jeszcze o tyle dobrze, że w swojej kategorii nie musisz... Tak, jeszcze swojej. No dobra, tego życzymy. Dziękuję.